We wtorek w Legnickim Teatrze odbył się jubileuszowy, bo 50. pokaz Zabijania Gomułki. Polscy krytycy spektakl zgodnie uważają za najlepszą sceniczną adaptację prozy Jerzego Pilcha. Przedstawienie jest również świetnie obsadzone, a przypomnijmy, że w główną rolę pana Trąby wciela się Zbigniew Waleryś. Samo widowisko przenosi widzów w świat luteran i PRL-ów. We wtorek, zaraz po spektaklu, który tym razem zagrany został na scenie przy Nowym Świecie, odbyło się spotkanie jego twórców Jacka Głąba, Małgorzaty Bulandy, Roberta Urbańskiego i Bartka Straburzyńskiego z widzami, które poprowadziła Magdalena Piekarska, dziennikarka Gazety Wyborczej i Radia Wrocław. No, drewniane...